jakieś drgnięcie na odbudowie węzy, ale nic kompletnie się nie dzieje. Czyli nie ma szefowej, a jak nie ma szefowej, to węza nie jest odbudowywana. Prawda? Aj! Uchwyt, uchwyt mi poleciał. Tak to z tym uchwytem. No, ale nic się nie dzieje. Dobra. Myślałem, że ten uchwyt wytrzyma. Na pustej ramce. Dobra. Włóżmy pasek z powrotem do leczenia. Ok. No i co? Trzeba zamknąć to gniazdo. Nic tutaj się nie narobi. Z mojego punktu widzenia, no to jest tak, że no muszę czekać na matkę, aż się bodajże kolejna matka bodajże z tej ramki, czy tam z tej ramki urodzi. No i wtedy coś będzie można pewnie dalej działać. A póki co, no jestem bez matki. Myślę, że pszczoły do tego momentu nie strutowieją. Jest jeszcze czerw, który się musi wygryźć. Czyli jeszcze muszą go ogrzać. No ale skoro zrobiły sobie te mateczniki, czy ratunkowe, czy jakie tam inne, to znaczy, że coś tam działają w tym temacie. No, dzisiaj było zimno, 3 stopnie w nocy. Znaczy nad ranem było 3 stopnie. No nic, to wszystko z mojego małego ulika. Później będę miał chwilkę czasu. Ostatnio jestem trochę zarobiony. Postaram się zerknąć tutaj do tego ula. A w tym ulu, do tego ula, dodałem na górę cały korpus z węzą. No ale to w kolejnym przeglądzie będziemy na ten temat dyskutować. Dobra, dzięki.